Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w Telewizji Racjonalista. Temat dzisiejszej dyskusji jest bardzo ciekawy, bo będzie to rzecz o Janie Pawle II. Moimi gośćmi są również bardzo ciekawe osoby, postaci zaangażowane w krytykę Kościoła katolickiego. I są to Stanisław Obirek. Witam, Staszku. Witam, Grzegorzu. Miło mi. I Andrzej Dominiczak. Dzień dobry, Andrzej. Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry, Staszku. Witam Państwa. Proszę Państwa, przez Polskę przetacza się fala, a rzekłbym nawet prawdziwe tsunami, które niesie za sobą dość mocną krytykę postępowania Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Celowo tak rozgraniczam, ponieważ Karol Wojtyła nie zawsze był Janem Pawłem II i jeszcze jako Karol Wojtyła dokonywał pewnych działań, podejmował pewne decyzje, które obciążają go jako jeszcze nie papieża, tylko księdza, biskupa, osobę ważną w hierarchii kościelnej Kościoła katolickiego w Polsce. My dołączymy dzisiaj do tej krytyki, czy też może bym powiedział do takiej oceny, która będzie troszeczkę, mam nadzieję, inna niż ta, która się przetacza przez Polskę, ponieważ wiele rzeczy zostało już powiedzianych. Nie chciałbym, żebyśmy powtarzali tego, co już jest wiadome, tylko żebyśmy poszli nieco dalej. I dlatego chciałbym się najpierw zapytać Staszka, żebyś wyraził taką swoją opinię na ten temat, czy wina Jana Pawła II w zakresie ukrywania, a także uczestniczenia w procederze ukrywania zachowań pedofilnych wśród kleru katolickiego jest ostatecznie dowiedziona, udowodniona, udokumentowana, czy jeszcze masz jakieś wątpliwości? Ja tych wątpliwości nie miałem przed książką Eke Overbecka, Maxima Culpa, Jan Paweł II wiedział, jak i przed serią programów Michała Marcina Gutowskiego, Franciszkańska 3. W istocie te dwa reporterskie działania, tak bym je określił, zebrały to, co ludzie interesujący się Kościołem wiedzieli od dawna i to tylko ich maestri, że tak powiem, należy zawdzięczać to, że tak ostrą reakcję wzbudzili. Prawdopodobnie też narracja bardzo spójna, przekonująca, zmobilizowała obrońców Jana Pawła II, ale tak naprawdę tu się zgadzam z wieloma krytykami Karola Wojtyły, na przykład księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który mówił, że tak naprawdę on się niczego nie dowiedział, bo te rzeczy, które Eke i Gutowski znaleźli, to on to wiedział, pisząc książkę o księża wobec bezpieki, tylko kardynał mu zabronił te rzeczy ujawniać. Więc tak naprawdę moja odpowiedź jest banalna, bo ja tych wątpliwości nie miałem, a w tej chwili, jeżeli mam jakieś wątpliwości, to raczej wobec reakcji Kościoła, hierarchów, bo o tym chętnie bym więcej porozmawiał, bo politycy, to ja w to nie wchodzę, bo to jest wiadomo, wyczuli złoto wyborcze i starają się ten temat podgrzewać ile się da. Natomiast jestem zdumiony reakcją kleru, zwłaszcza biskupów, która jest diametralnie odmienna od tego, co widzę od przynajmniej 10 lat, jeśli nie więcej, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Irlandii. Tutaj widzę jakiś brak spójności między tym, co Watykan
deklaruje, proponuje, a reakcjami polskiego kleru, zwłaszcza hierarchii. Mhm. Tak, te fakty były znane już wcześniej i wystarczyło po nie sięgnąć, bo nie była to tajemnica, ale jak, w jakiś sposób, nie wiem dlaczego, ale polskie społeczeństwo broniło się przed tymi informacjami. Może po to, żeby tę postać dalej utrzymywać w takim stanie półmitologicznym. Andrzej, powiedz, co sądzisz na ten temat? Dlaczego polski naród, polskie społeczeństwo może tak, jest tak bardzo przywiązane do Jana Pawła II i kim jest on dla nas Polaków? Przepraszam za ogólność tego pytania, ale no, spróbuj się zmierzyć z takim zagadnieniem. Jak wiesz, ja chętnie mierzę się z takimi ogólnie właśnie formułowanymi pytaniami czy zagadnieniami, ale tutaj nie mam nic szczególnego, ciekawego moim zdaniem do powiedzenia. Być może dlatego, że to, co się dzieje ostatnio w Polsce, oburza mnie z bardzo szczególnej perspektywy, powiedziałbym. Mianowicie chodzi mi o to, że liberalne media, które no jednak już stały się na tyle wolne na przestrzeni ostatnich 30 lat, to uwolnienie postępowało powoli, no aż wreszcie wydaje się, że przynajmniej częściowo się dokonało i że mimo tego procesu postępującej demokratyzacji czy właśnie liberalizacji mediów, krytyka Jana Pawła II nie tylko skupia się na tej, no też mi się wydaje, że niewątpliwej praktyce ukrywania pedofilii w kościele w czasach chyba jeszcze właśnie Karola Wojtyły, a nie Jana Pawła II, ale zupełnie pomija mniej więcej 90% zarzutów, które Janowi Pawłowi stawiano co najmniej od lat 90., a chyba nawet wcześniej. Ja jestem pewien wielu zarzutów, które moim zdaniem są poważniejsze. To jest oczywiście ocena subiektywna, no ale zważywszy, że Jana Pawła II jak na razie przynajmniej nikt nie oskarża o pedofilię, tylko o krycie pedofilii, no to też jest oczywiście bardzo poważne naruszenie norm moralnych i prawnych, no ale jednak nie aż tak poważne jak praktykowanie czynów pedofilskich. To moim zdaniem większość tych zarzutów, które mam na myśli teraz i o których mam nadzieję będę miał okazję tu powiedzieć, to są rzeczy poważniejsze, które skutkowały albo śmiercią po prostu tysięcy ludzi, albo oznaczały poparcie Jana Pawła II dla praktyk zbrodniczych, na przykład Augusto Pinocheta, ale są też inne rzeczy no, z różnych dziedzin, jeżeli chodzi o ukrywanie na przykład nadużyć seksualnych czy brutalnych gwałtów, to chodzi przecież nie tylko o dzieci i o tylko chodzi również między innymi, chociaż to nie jest akurat moja główna, to nie jest mój główny problem, o ukrywanie problemu sióstr zakonnych na misjach w Afryce, które były no, w dużej liczbie gwałcone przez misjonarzy. Część z nich zachodziła w ciążę i potem był kłopot, co z tymi dziećmi zrobić. Te zakonnicy, już nie będę rozwijał tego wątku, dzieci. Chciałbym cię, Staszku, zapytać, jak oceniasz fenomen, przyczyny tego fenomenu, który występuje w Polsce, którym się cieszy Jan Paweł II i kim Jan Paweł II jest dla Polaków? Więc dla mnie sprawa jest dynamiczna, to znaczy ja mam wrażenie, że nie można tak ogólnie sformułować pytania czy problemu Jan Paweł II a Polska, bo przede wszystkim jest wiele twarzy Jana Pawła II i jest wiele różnych sposobów postrzegania tej postaci, od skrajnie krytycznych po zupełnie bezkrytyczne uwielbienie. Ja jako antropolog kultury, jako były teolog, patrzę na to zjawisko właśnie w kategoriach kulturowych. Ja widzę, że całe
narodziny tego zjawiska obserwowałem dość z bliska, bo byłem w 78 roku w Krakowie klerykiem, kiedy on został wybrany, więc widziałem tę euforię pierwszych tygodni w środowiskach kościelnych, ale już wtedy też miałem przyjaciół, dla których ta euforia była problematyczna. Więc nawet na polskim gruncie, to nie jest tylko tak, że w Polsce jest inaczej, za granicą jest inaczej. Również w Polsce te narodziny mitu, bo to trzeba tak powiedzieć, było śledzone również krytycznie. I na użytek naszej rozmowy może przywołam książkę, która na mnie zrobiła duże wrażenie, opublikowana w 2010 roku, a więc 5 lat po śmierci Karola Wojtyły, ale materiały do niej zbierała autorka, to jest profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego Magdalena Chodalska. Właściwie na bieżąco, ona jest specjalistką od mediów, uczennicą Walerego Pisarka, więc takiej legendy polonistyki krakowskiej, i bardzo skrupulatnie odnotowywała, co się działo w tygodniach po śmierci papieża. Książka nosi tytuł Śmierć papieża, narodziny mitu. I ta książka jest o tyle interesująca, czytana również dzisiaj z perspektywy czasu, ale w kontekście, w jakim rozmawiamy, to znaczy nowej takiej erupcji emocji związanych z obroną imienia tym razem Jana Pawła II. Tutaj wyraźnie Chodalska zanotowała, że jest to pytanie oczywiście na ile zaprogramowane, na ile spontaniczne, ale jednak bardzo świadomie kreowanie mitu. Ona to rozpisuje na taką perspektywę właśnie religioznawczą, jak i kiedy, w jakich okolicznościach powstają mity. I narodziny mitu Wojtyły spełnia wszystkie wymagane, że tak powiem, kryteria powstawania takiego właśnie zjawiska. I tutaj szczególną rolę odegrały media, jeszcze wtedy nie społecznościowe, ale media naprawdę od liberalnych po konfesyjne, po prawicowe. Tutaj właściwie było unisono. Jeden głos, że oto jakiś przełom nastąpił, że coś się wydarzyło niesamowitego. Więc to jest jedna rzecz. To jest bardzo uchwytny moment kreacji mitu. Czyli to nie ma związku specjalnego z samą postacią, tylko jest to zjawisko jakby znacznie tę postać przekraczające. I wyraźnie Kościół katolicki w Polsce wyczuł, że jest to materiał, kruszec, z którego można wykuć bardzo wiele różnych rzeczy, między innymi błyskawiczną, jak na kościelne warunki, beatyfikację 6 lat później, w 2011, i potem kanonizację. I to są zjawiska, których się nie da oddzielić. To znaczy, to są bardzo świadome działania podtrzymujące ten mit, który się narodził w momencie śmierci. On zresztą w nim czynnie uczestniczył, bardzo świadomie. Jego sekretarz, dzisiejszy kardynał Dziwisz, był mistrzem ceremonii narodziny tego mitu. I to jest zjawisko przekraczające, jak sądzę, religię czy problem, nie wiem, niewiary, ateizmu. To jest po prostu coś, co zostało Polakom zafundowane przez nich samych. I jeżeli dzisiaj ja mam jako właśnie krytyczny obserwator sceny politycznej w Polsce, jeśli mam jakieś zadanie, to myślę, że ono jest pilne, ważne, dekonstrukcji tego mitu. Chodzi o to, żeby, i znowu tu nie chodzi o samego Wojtyłę, który jest jednym z nas, można powiedzieć, człowiek z krwi i kości, miał swoje dobre strony, był niezwykle
fotogenicznych, bohaterem zbiorowej wyobraźni, to wszystko wiemy. Ale dla mnie o wiele bardziej interesujące, ja myślę, że ty w twoim pytaniu to jest zawarte, co się dzieje z polskim społeczeństwem. Bo w momencie, kiedy ten mit Jana Pawła II zaczyna organizować wyobraźnię nie tylko religijną, ale jak się okazuje i polityczną, i kulturową, i historyczną, to wtedy on paraliżuje myślenie krytyczne. On stygmatyzuje myślenie krytyczne. On stygmatyzuje nawet to, co się dzisiaj w mediach, czy w ogóle w sposobie formułowania jakiegoś obrazu rzeczywistości nazywa sprawdzanie faktów. Ten fenomen właśnie mitu rodzącego się w sposób bardzo konkretnie uchwytny jest pewną okolicznością sprzyjającą dla ludzi krytycznie myślących o tym zjawisku, bo tak jak wiemy, jak się rodził, równie łatwo można ten mit zdekonstruować. Więc wydaje mi się, że ta zorganizowana histeria pisowsko-biskupia, a konkretnie tutaj prezes Jarosław Kaczyński z jednej strony, kardynał Dziwisz z biskupem Jędraszewskim z drugiej, oni wyraźnie zasygnalizowali potrzebę zupełnie innego odczytania tych faktów, które nie są ani nadzwyczajne, ani jakoś obciążające, bo mamy interpretację oficjalną głowy Kościoła katolickiego Franciszka, który mówił, że wszyscy tak robili aż do 2002 roku, czyli aż do sprawy nagłośnionych przypadków pedofilii i kleru i krycia tego procederu przez kardynała Lo z Bostonu. I w tym sensie należałoby, sądzę, bardzo spokojnie podejść do tego, co się działo w Polsce, konkretnie w diecezji krakowskiej za czasów rządów biskupa Wojtyły, że Kościół krakowski w niczym nie odróżniał się od tego, jak ta instytucja zachowywała się na całym świecie. I to powinno skończyć właściwie debatę i jednocześnie dostarczyć pierwszego kamyczka do właśnie tego ogrodu dekonstruującego mit Jana Pawła II. Uważasz, że taka dekonstrukcja jest możliwa i właśnie rozpoczęła się w Polsce? Ja nie tylko uważam, że jest możliwa, ona jest konieczna. Ona jest konieczna, żeby nasze społeczeństwo stało się społeczeństwem dojrzałym, pluralistycznym, którym nie rządzi, bo kiedyś się mówiło, że rządzą trumny Piłsudskiego i Dmowskiego, a w tej chwili doszło do tego, że rządzi jeden wszechobecny mit. Więc tak jak te trumny Dmowskiego i Piłsudskiego nie sprzyjały normalnej debacie na temat kształtu politycznego Polski, tak samo ten mit paraliżuje myślenie o przyszłości. Więc w tym sensie on jest, jego dekonstrukcja jest czymś nieodzownym i koniecznym. Tutaj nawet nie ma, nie formułowałbym, czy to jest możliwe, to jest konieczne. No między możliwe a konieczne jest jednak pewna różnica i z tego, co zrozumiałem, to jest i konieczne, ale też możliwe. Mimo tego, że polskie społeczeństwo ma do Jana Pawła II stosunek szczególny, to mimo tego jest możliwe, że w przyszłości ten proces będzie kontynuowany i zakończy się jakąś dekonstrukcją. Na ile ta dekonstrukcja będzie posunięta i czym się zakończy, to nie wiemy, możemy tylko przypuszczać, czy też przewidywać. W każdym razie ten proces już trwa i chcemy, żeby trwał dalej. Andrzeju, z jakiej strony Jana Pawła II jeszcze nie znamy? Czy gdzie nie poszło jeszcze ostrze krytyki? Za co jeszcze możemy krytykować Karola Wojtyłę? No, niestety za bardzo dużo rzeczy. O jednej zacząłem mówić, ale akurat nie o najważniejszej, tylko o takiej, która mi się kojarzy
z tym, o czym się teraz mówi w Polsce, czyli z nadużyciami seksualnymi. Mam na myśli te zgwałcone zakonnice, które się, zakonnice z misji w Afryce, które się wielokrotnie skarżyły w listach do papieża na to, że są gwałcone i nigdy nie dostały żadnej odpowiedzi. Ale głównie, moim zdaniem, główny zarzut wobec papieża, ale nie o wiele ważniejszy niż wiele innych, dotyczy papieskiego stosunku do używania prezerwatyw, które to używanie prezerwatyw on potępiał w czasie swoich tak zwanych pielgrzymek do Afryki w szczycie epidemii AIDS. Za to był powszechnie krytykowany na świecie, a nawet nie krytykowany, tylko potępiany i znienawidzony. Ja nie tylko o tym czytałem w Guardianie w swoim czasie, albo słuchałem w radiu BBC audycje, w których prowadzono rozmowy z Afrykankami z kilku krajów, z czarnej Afryki tak zwanej, z kobietami zarażonymi AIDS przez ich partnerów czy mężów, mimo tego, że one domagały się bardzo tego, żeby ci partnerzy czy mężowie stosowali prezerwatywy, a oni, przecież to oni nigdy nie byli chętni do stosowania prezerwatyw, ale potem jak Jan Paweł II przyjeżdżał do Afryki i potępiał, pamiętacie wszyscy, jak ostro on potrafił potępiać cokolwiek, potępiał stosowanie prezerwatyw, ci mężczyźni powoływali się na niego i tym bardziej nie używali prezerwatyw, w wyniku czego według na przykład George'a Monbiota, takiego filozofa angielskiego, który o tym pisał w Guardianie, doszło do zakażenia i śmierci tysięcy ludzi. To, że o tym się w Polsce nie mówi w ogóle, znaczy słyszałem jeden głos profesora Markowskiego, który napomknął w jednej z rozmów, ale to jakoś nie wzbudziło niczyjego zainteresowania, mnie oburza w szczególny sposób, bo nie chodzi tylko o skrajny dogmatyzm Jana Pawła II, znaczy dogmatyzm bez granic, że on dla jakiegoś, nie w sensie formalnym dogmatu, tylko za coś, co on uważał za dogmat, czyli to nieużywanie prezerwatyw, dla niego było ważniejsze niż życie tysięcy ludzi. Ale dla mnie to jest problem ogromny, również dlatego, że świadczy o nas dzisiaj. No z jakiegoś powodu w Polsce w ostatnich latach Polacy, którzy są moim zdaniem w większości amoralni, zgadzają się, że pedofilia jest problemem moralnym i nie wiem, w ogóle jest problemem. Ja się zgadzam, oczywiście jest ogromnym problemem, ale naprawdę nie jedynym. Oburza mnie nie tylko to, że Polacy potrzebują tego świętego, żeby siebie dowartościować, bo ludzie nieautonomiczni, którzy nie czerpią poczucia własnej wartości z własnych czynów i z własnych myśli, szukają obiektu kultu, który dla nich jest źródłem poczucia własnej wartości. Ale to jest nie tylko to, to jest również właśnie tak skrajna moralność, która się wyraża w tym, że tego typu zarzuty wobec papieża, tego i podobne, na przykład drugi co do ważności w mojej osobistej hierarchii, to jest jego wystąpienie do rządu Wielkiej Brytanii w roku 98, prawdopodobnie pod koniec roku, o to, żeby nie deportować Augusto Pinocheta do Chile, gdzie, jak wszyscy wiemy, sprawował dyktatorskie i ludobójcze rządy przez wiele, wiele lat, o ile pamiętam, od 73 do 90. Ale w 98, jeśli się nie mylę, ale prawie na pewno się nie mylę, przyjechał do Anglii na leczenie, bo był ciężko chory już w zaawansowanym wieku. I wtedy Hiszpania zwróciła się do Wielkiej Brytanii o deportowanie Pinocheta do Hiszpanii, gdzie miał stanąć przed sądem i odpowiadać za zbrodnię. Jemu się przypisuje uśmiercenie od około 1,3 tysiąca ludzi do 3 tysięcy ludzi. Około 30 tysięcy osób było torturowanych w więzieniach chilijskich. W tym na przykład kobiety były gwałcone przez specjalnie tresowane owczarki niemieckie. To, co się działo w Chile w tych latach za rządów Pinocheta, było porównywalne chyba jedynie z Chorwacją, z nazistowską Chorwacją w okresie II wojny światowej. I Jan Paweł II zwrócił się do rządu brytyjskiego z prośbą o to, żeby Pinocheta nie deportować do Hiszpanii, gdzie by odpowiadał za zbrodnie, przynajmniej wobec obywateli Hiszpanii. Było wiele innych tego typu, nieludzkich moim zdaniem, zachowań czy poczynań, ale też decyzji Jana Pawła II,
które dla mnie go dyskwalifikują jako człowieka przede wszystkim, ale żeby skończyć to wymienianie, bo oczywiście mam jeszcze parę innych rzeczy, ale nie chcę, żeby to się zamieniło w monolog, chciałem powiedzieć dodatkowo, że dla wielu katolików na świecie, być może dla większości katolików na świecie, już dawno temu, to by, znaczy większość katolików na świecie albo duża część katolików na świecie, na pewno w Holandii, uważała, że to są rzeczy zupełnie skandaliczne, które no, były powodem, dla którego papieża tam po prostu nienawidzono. Co widziałem i słyszałem na własne oczy i uszy, uczestnicząc w lekcji religii w Hadze, stolicy Holandii, na początku lat 2000, gdzie uczniowie i prowadzący lekcje religii katecheta zaproszono mnie tam jako członka Amnesty International, wtedy należałem do tej organizacji, gdzie oni mi o tym oni by nie wiedzieli, że ja wydałem książkę potępiającą Jana Pawła II, mniej więcej w tym czasie, byli przekonani, że jako Polak będę jakoś bronił Jana Pawła II i sami wytoczyli no, bardzo poważne zarzuty, a głównie właśnie ten, o którym powiedziałem na pierwszym miejscu. To znaczy o tym przyczynieniu się do śmierci tysięcy ludzi w Afryce z powodu jego potępienia dla prezerwatyw. No to są rzeczy niesłychane i to, że w Polsce mimo tej krytyki dotyczącej pedofilii, ukrywania pedofilii, nie podnosi się tych rzeczy, no o których mówię, moim zdaniem świadczy o tym, że po prostu Polaków to nie obchodzi, ponieważ to głównie dotyczyło Afrykanów. Jest to taki szczególny przejaw pasywnego rasizmu, że nas po prostu los ludzi, zwłaszcza w Afryce, ale w ogóle w odległych krajach, nie obchodzi. Także dobrze, można na razie tyle. Ja jeszcze tylko w uzupełnieniu powiem tak, że wspomniałeś Chorwację. Jan Paweł II beatyfikował głównego ideologa Ustaszy, biskupa Stepinacza, który był oskarżony o udział w ludobójstwie w czasie II wojny światowej. I jeszcze, jak już mówimy o Ameryce Południowej, trzeba dołożyć do tego ogródka jeszcze kamyczek w postaci krytyki teologii wyzwolenia, którą Jan Paweł II skutecznie prowadził. Mamy sprawę biskupa Romero, który został zamordowany. Ale to jest Salwador. Tak, ale Salwador to powiedzmy Ameryka Łacińska, no, to, że Salwador leży trochę powyżej, ale kulturowo jest to ten sam obszar i teologia wyzwolenia była obecna w całej Ameryce Południowej. Ludzie po prostu buntowali się przeciwko prawicowym dyktaturom i no, straszliwa, skrajna nędza, bieda, korupcja, przemoc. Ludzie, to była normalna rewolucja. Powiedzmy, jak umieli, tak protestowali i chcieli wykorzystać Ewangelię, Kościół katolicki do tego, aby pomóc sobie w wyzwoleniu z tych dyktatorów. Ja tak dodam, co do Salwadoru. Chciałem dodać, że to był okres, w którym w Salwadorze działały tak zwane szwadrony śmierci. Czyli takie grupy de facto popierane przez rząd, który to rząd arcybiskup Romero potępiał od któregoś momentu i no, po prostu mordowały wszystkich ludzi związanych z opozycją albo oskarżanych o opozycję. I Romero domagał się od Jana Pawła II potępienia tych szwadronów śmierci, czego on nigdy nie zrobił. Czyli nie chciał, odmawiał potępienia no, zwykłych bandytów, którzy dokonywali zabójstw politycznych. Tak, tutaj była ta ideologia, to znaczy mi się wydaje, że Jan Paweł II był wielkim przeciwnikiem komunizmu i widział, że tam działają no, radzieckie służby, stoją za tym, aby wspierać te ruchy. Dlatego był przeciwny tym. Na ile to jest prawda, to trudno jest mi w tej chwili, nie będziemy tego oceniać. Tak czy tak, w sporze między biednymi ludźmi z Ameryki Łacińskiej Jan Paweł II stanął po stronie oprawców, krytykując, kończąc tę teologię, nie pozwalając na rozwój tego ruchu. Ja czy jeszcze... Chciałem dodać jedną krótką rzecz, zanim Staszku dopuszczę cię do głosu w pewnym sensie.
że on był oczywiście wojującym antykomunistą i część jego działań w Nikaragui na przykład wynikała z porozumienia, jakie zawierał z amerykańskimi służbami, po prostu no, walczył z komunizmem i to nie jest wada. Wadą jest najwyżej to, że tak powiem, to jego poparcie dla antykomunizmu nie miało granic i że gotów był akceptować nawet morderstwa polityczne, ale nie tylko z tego powodu on zachowywał się czasem bezwzględnie. Na przykład doszło w latach 90. już do spotkania jego z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i w trakcie tego spotkania on zwrócił się do tych rodziców między innymi tymi słowy, że oni powinni być szczęśliwi, że im się przydarzyło to, co im się przydarzyło, czyli że mają dzieci niepełnosprawne, bo cierpienie, które im towarzyszy w związku z tym, zbliża ich do Chrystusa. To jest myślenie bardzo podobne o cierpieniu i o kondycji ludzkiej, jak matki Teresy z Kalkuty, która też umierającym ludziom w cierpieniach z powodu raka mówiła, żeby się radowali, cierpiąc ten potworny ból, bo to, że takich boli, to znaczy, że Chrystus ich całuje. No, z perspektywy moralności jakiejś ogólnoludzkiej, nie tylko humanistycznej, to jest przejaw po prostu okrucieństwa w imię pewnej, nie wiem, czy idei, czy w imię swoiście rozumianego dogmatyzmu bez granic. No, na fali tych negatywnych, powiedzmy, dokonań Jana Pawła II, czy ty, Staszku, dorzuciłbyś coś jeszcze z krytyki papieża Jana Pawła II? Dodałbyś coś, o czym jeszcze nie mówiliśmy tutaj? Chętnie dołożyłbym do poruszonego przez ciebie, Grzegorzu, problemu teologii wyzwolenia. Bo ja tym się zajmowałem dość długo i serdecznie, że tak powiem, ze względu na to, że przyjaźniłem się z wieloma jezuitami, którzy byli teologami wyzwolenia, więc jakby znałem to z pierwszej linii frontu. Znałem też Gustavo Gutierreza, który jest uważany za ojca teologii wyzwolenia i słusznie. Żyjący zresztą i zrehabilitowany tak samo jak wspomniany przez was Romero, przez papieża Franciszka. Ale chcę tylko powiedzieć, że dla mnie jeszcze w latach 80., 90., czyli jako praktykujący jezuita, byłem zdumiony takim rodzajem rozdwojenia jaźni. To znaczy z jednej strony widziałem, jak Wojtyła naprawdę z ogromnym entuzjazmem, zaangażowaniem popiera Solidarność. Przez Watykan to dzisiaj nie jest żadna tajemnica. Szły miliony, a może i miliardy ze Stanów Zjednoczonych, no bo to była ta część właśnie konfrontacji dwóch bloków i Wojtyła temu sprzyjał. Natomiast w wypadku bardzo podobnego ruchu emancypacyjnego zachowywał się to, co wspomnieliśmy, bo August Pinochet to jest tylko jedna sprawa. Tam mamy w Argentynie przecież bardzo podobny problem, gdzie nuncjusz Lagi no, z tymi potwornymi pułkownikami czy generałami no, grywa w tenisa i rozgrywają brudne polityczne interesy. Przez te sympatie prawicowe, już pomijam te zbrodnie, o których mówiliście, tam doszło do wymiany całych episkopatów, które były właśnie dzięki Pawłowi VI i jego otwarciu na teologię wyzwolenia i ten emancypacyjny ruch rozpoczęty przez Sobór Watykański II, więc w latach 60. i to są Puebla, Manila, to są takie milowe kroki, które otwierały katolicyzm na teologię wyzwolenia. I od 78 roku Wojtyła i Ratzinger po prostu w sposób absolutnie brutalny zabronili publikowania teologom wyzwolenia, pozbawiali niektórych wręcz możliwości nauczania. I to a w miejsce biskupów, którzy sprzyjali teologom wyzwolenia, systematycznie nominowali
głównie z Opus Dei, więc takiej faszyzującej organizacji biskupów, którzy byli ręka w rękę, szli z dyktaturami faszystowskimi, z huntami. Więc to jest bardzo ważna sprawa. Trochę Domosławski o tym pisał, ale podobnie jak z problemem Afryki, myślę, że to świadczy też o jakimś rozdwojeniu jaźni całego społeczeństwa polskiego. Bo z jednej strony tutaj mamy ciągle, jak to Kościół pomógł w obaleniu komuny, jak Jan Paweł II był tutaj absolutnie narzędziem opatrzności, a z drugiej strony nie dostrzega się dramatu tamtych społeczeństw, które próbowały dokładnie to samo zrobić, ale Kościół im to uniemożliwiał. Więc to jest też część tej dekonstrukcji mitu, o której mówimy dzisiaj. To nie wymaga jakiegoś strasznie subtelnego instrumentarium, tylko po prostu fakty. Fakty, fakty i jeszcze raz fakty. I to, że, to powtórzę, dla mnie to jest bulwersujące, że połowa polskiego społeczeństwa wypowiedziała się, że nie chce poznać faktów, bo to im burzy obraz Jana Pawła II, to świadczy o tym, że to społeczeństwo jest w 50% infantylne, naiwne, I to jest to, czego się Kant domagał. To jest zawiniona ignorancja. To nie jest ignorancja, bo brak dostępu do informacji. Nie. To jest właśnie to wycinanie ludzi, którzy dostarczają informacji i karanie ich za to, że ośmielają się mówić o faktach. I to jest dla mnie, tutaj podzielam oburzenie Andrzeja, że to jest oburzające, że żyjemy w takim świecie infantylnym i właśnie rządząca partia i kierujący największym związkiem religijnym urzędnicy tej organizacji utwierdzają ten infantylizm i jeszcze uważają, że to jest cudownie. A ktokolwiek próbuje się z tego wydostać, wydobyć, to jest stygmatyzowany jako niepatriota, jako niepolak i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście jakiś moment dla mnie zapaści cywilizacyjnej wręcz. Przytaczają się przez Polskę manifestacje, akty poparcia dla Jana Pawła II, obrony. Są to marsze, są to demonstracje w Sejmie, w innych urzędach. Ja chciałbym się dowiedzieć, może Andrzej, odpowiesz mi ty jako psycholog, co jest w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie? Jak tłumaczą sobie ci obrońcy Jana Pawła II swoje poparcie dla papieża? Czy oni po prostu mówią, że Jan Paweł II jest postacią kryształową, a wszystkie zarzuty są nieprawdziwe, wyssane z palca, są atakiem wiadomo jakich wrażych złych sił, czy też Jan Paweł II jednak był winien, ale to nam nie przeszkadza, że był winien, bo on i tak będzie dla nas święty. No raczej to drugie, przy czym ja bym nie powiedział, że oni sobie cokolwiek tłumaczą. Bo człowiek, który zbliża się do takiego stanu, w którym sam chce coś sobie wytłumaczyć, zaczyna naprawdę myśleć o problemie, który chce sobie wytłumaczyć. Tymczasem mamy do czynienia, znowu myślę, że mniej więcej w połowie przypadków polskiej populacji, z ludźmi, którzy nie tłumaczą sobie nic, tylko przeżywają coś, czy odczuwają coś, czy są w takim stanie doświadczenia fenomenalnego, jak mówią niemieccy filozofowie, albo w stanie, który z angielska można by określić jako awareness, czyli taką świadomość bardzo bladą, niekoniecznie zwerbalizowaną. Rzecz w tym, że tak jak powiedziałem bardzo krótko wcześniej, w społeczeństwach powiedzmy wiejskich, czy w kulturach plemiennych, w których ludzie nie są zindywidualizowani dostatecznie, nie są autonomicznymi bytami, są członkami pewnych społeczności, tak się sami postrzegają jako członkowie pewnych społeczności. Jak się ich pyta, były najróżniejsze badania w różnych krajach robione na ten temat, jak się ich pyta, kim są, to definiują się na przykład przez sąsiedztwo
z kimś innym. Znaczy nie definiują się jako autonomiczne byty. Oni, jak wszyscy, chcą mieć poczucie własnej wartości i to, że oni odrzucają wszelką krytykę, czy w ogóle wszelkie myślenie, czy o Janie Pawle II, czy o innych źródłach wartości, wynika z tego, że oni go wbudowali do własnej tożsamości jako to źródło uświęcenia, czyli źródło własnej wartości. Jeżeli my krytykujemy papieża, to oni to odczuwają jako krytykę ich samych, w tym, co dla nich jest jedną z rzeczy najcenniejszych. Więc to w ogóle nie ma mowy o żadnym tłumaczeniu, o żadnej argumentacji, bo to nie znaczy, że tym ludziom nie można starać się przemówić jakoś do rozumu, tylko trzeba najpierw ten rozum obudzić, to trzeba ich zachęcić, nie będziemy w tej chwili zaczynać nawet rozmowy na ten temat, do tego, żeby na chwilę zdystansowali się do samych siebie i spróbowali się nad sobą i nie tylko nad sobą, nad wartościami zastanowić. No a to jest bardzo złożone zagadnienie, o którym zresztą zamierzam nagrać osobną rozmowę, być może zresztą ze Staszkiem. Ale to moim zdaniem głównie wynika z tej cechy kultury polskiej jako kultury plemiennej, wiejskiej i plemiennej. Tak. Staszku, a co ty o tym sądzisz? I dodatkowo, czy polskie społeczeństwo jest jakieś szczególne? Czy my jesteśmy jacyś inni niż inne społeczeństwa? Czy gdyby taki święty znalazł się w jakimś innym narodzie, nie wiem, Austriacy czy tam Chorwaci, to czy tamte społeczeństwo z równą atencją i bezkrytycznym spojrzeniem traktowaliby tego świętego, czy nie? Czy my jesteśmy jacyś inni, jacyś szczególni? Czy my być może i w polskim społeczeństwie zawsze było historycznie oczekiwanie, już jak cofniemy się do literatury XIX-wiecznej zwłaszcza, oczekujemy na tego kogoś, takiego mesjasza, takiego wyzwoliciela narodu, nie wiadomo spod czego ten wyzwoliciel miałby nas wyzwalać, chociaż w czasach komuny byłoby spod czego, prawda? Ale no, komuna została obalona, a ten wyzwoliciel dalej nas wyzwala. Czy my jesteśmy jacyś inni? Nie, ja myślę, że jesteśmy bardzo typowym społeczeństwem, które niechętnie myśli krytycznie o sobie. Dam trzy przykłady. Francuzi dzięki De Gaulle'owi w ogóle nie odnotowali swojej kolaboracji z Niemcami. Wszyscy byli w resistance. Jakoś znikł marszałek Pétain, cała Francja Vichy. Po wojnie okazało się, że Francuzi byli bardzo zaangażowani w opór przeciwko faszyzmowi i tak dalej. Węgry. Kraj, który współpracował przez całą wojnę z faszystowskimi Niemcami, dzisiaj dzięki Orbanowi jest krajem, który jest ofiarą dwóch totalitaryzmów. Weźmy Niemcy. Przecież to nie jest żart, ale często Mein Opa war kein Nazi. To jest bardzo typowe, że nikt nie miał Gestapo czy Wehrmachcie jakichkolwiek dziadków, bo wszyscy Niemcy dzielnie opierali się nazizmowi, byli ofiarami. To nie mówię tego ironicznie, przecież to jest oficjalna wykładnia również kościołów tamtejszych. Benedykt XVI, człowiek, który miał epizod w Hitlerjugend, w miejscu stworzonym przez swoich rodaków w Auschwitz-Birkenau mówił o tym, że jego naród został zniewolony przez bandę, która z Marsa prawdopodobnie przyjechała i ufundowała całym Niemcom 12 lat zniewolenia. Więc mógłbym oczywiście tu całą listę Słowacy, którzy w ogóle nie pamiętają, kim był Tiso, ksiądz katolicki, który ochoczo wymordował, wysłał w każdym razie do obozów koncentracyjnych Żydów słowackich. Już Grzegorzu wspomniałeś o Stepinacu, którego na szczęście Franciszek nie chce kanonizować, bo dotarło wreszcie do niego, że to by był skandal na skalę światową. No, antysemita, antyserb.
ortodoksy Serb i tak dalej, i tak dalej. Więc nie, my nie jesteśmy tutaj absolutnie nikim szczególnym. My po prostu chętnie ulegamy narracjom, które nas wybielają. No przecież nas, cała nasza trójka, jesteśmy Polakami. Udało nam się nie ulec tej histerii i tej narracji wybielania. I wierzcie mi, że ja mam setki przyjaciół w Polsce z moją rodziną, którzy naprawdę nie ulegają tej hiperpura narracji czy polityce historycznej. Więc pytanie jest, mi się wydaje czasem, że ten moment, że akurat jest tak, że władzę od 8 lat sprawuje wyjątkowo zręczna partia, jeśli chodzi o PR i zdominowanie mediów publicznych. To jest przecież moment, w którym ostatnio przeczytałem książki Mojzesa Naima, Zemsta władzy, jedna nowa z ubiegłego roku. To jest niezwykle precyzyjnie pokazane, jak rządy autorytarne, a do nich zalicza autor również Kaczyńskiego, wykorzystuje trzy rzeczy. Populistyczną narrację, antagonizowanie, on mówi o polaryzacji, czyli antagonizowanie społeczeństwa i trzecie P to jest postprawda, czyli absolutna pogarda dla faktów. Myśmy się znaleźli w epicentrum, gdzie te trzy P mają się znakomicie. Dodam jeszcze, że nie tylko w mediach tak zwanych publicznych, ale w mediach liberalnych. Przecież TVN rakiem wycofuje się, fundując swoim odbiorcom w okresie świątecznym piękne filmy o Janie Pawle z rolą pięknego, przystojnego aktora, który nam pokaże, że Jan Paweł II wielkim jest. Tak samo Wyborcza. Teksty krytyczne muszą być zbalansowane tekstami, no tak, ale przecież. Więc nie, ja myślę, że tu nie ma nic szczególnego w Polsce, tylko że jesteśmy trochę pod wrażeniem, jako właśnie ludzie krytyczni tego, że ta bezrefleksyjność, to o czym Andrzej mówił, ta infantylizacja i ta trybalność w podejściu do historii, do spojrzenia na innych jest wyjątkowo nasilona teraz. Ale tak nie musi być. Ja mam nadzieję, że jednak po wyborach będzie inaczej. Więc no dobrze, nie. Może jednak znajdziemy coś pozytywnego w tej postaci. Co Jan Paweł II zrobił dobrego, w czym przysłużył się Polsce, światu? Czy znajdziemy takie działanie? Więc dobrze, ja zacznę, bo Andrzej będzie miał większy kłopot niż ja prawdopodobnie, bo ja kilka razy się z Wojtyłą spotkałem, z Janem Pawłem II, mam jak każdy, kto się z nim spotkał, pamiątkowe zdjęcia, więc ja myślę, że on w kontakcie osobistym był, robił wrażenie. Robił wrażenie i tego nie można, ja nigdy jakoś nie byłem specjalnie skłonny do ulegania czarowi urzędników kościelnych, mimo że przez lata byłem częścią tego establishmentu, ale może dlatego właśnie. Więc trzeba przyznać, że miał dużo uroku. Znam ludzi, dla których absolutnie to było ich spotkanie życiowe. No, Adam Michnik wielokrotnie to powtarzał. No i takich entuzjastów Jana Pawła II jest bardzo dużo w Polsce, ale i poza Polską też. Więc ja to przyjmuję, że miał ten urok. No, zwłaszcza na kobiety. On był wyjątkowo, to nie uwłaczało może jego funkcji, to był womanizer. On naprawdę kobiety uwodził. Jest epizod długi z jego tłumaczką, która tłumaczyła jego najważniejszą książkę filozoficzną przez 10 lat. Często się spotykali. No i sprzedała za, jeśli dobrze pamiętam, 10 czy 11 milionów w Bibliotece Narodowej listy, które do tej pory są porządkowane i z jakiegoś powodu są niedostępne. To wiem dlatego, że była apelacja poselska w sprawie sumy, jaką zapłaciła
Biblioteka Narodowa za te listy, ale nie jest wykluczone, że w tych listach może być jakiś ludzki element, na przykład fascynacji kobietą konkretną. No więc to takie bym tutaj widział. No jednak raczej tych ciemnych stron widzę więcej, no ale tutaj za wszelką cenę wydobywam ten aspekt takiego człowieczeństwa, co nie przekładało się niestety na jego zmiany doktrynalne. To znaczy kobiety były nadal podporządkowane absolutnie mężczyznom, nie dopuścił święceń kapłańskich, mimo że nie ma żadnych doktrynalnych przeciwwskazań, no i tak dalej, i tak dalej. Ale ten, jak mówię, charm, sex appeal na pewno miał i to jest odnotowane przez kamery na całym świecie. Ja to potwierdzam, rzeczywiście był to dobry aktor i przystojny mężczyzna i potrafił zainteresować tłum swoją wypowiedzią, swoimi wypowiedziami. Czasami nie było wiadomo, o czym on mówi, ale jednak słuchano go, mimo tego, że to, co mówił, było trudne do przyswojenia. Panuje takie przekonanie, że Jan Paweł II pomógł Polsce w obaleniu komunizmu, nie tylko Polsce, światu, w obaleniu komunizmu. Andrzej, jak sądzisz, czy Jan Paweł II pomógł, czy nie pomógł? Ja myślę, że głównym, no nie autorem, ale w jakiejś mierze inspiratorem zmian, które doprowadziły do upadku komunizmu, jednak był Gorbaczow. I fakt, że zagrożenie inwazją sowiecką no, było minimalne po objęciu władzy przez Gorbaczowa. A czy Jan Paweł II rzeczywiście może się jakoś przyczynił do powstania Solidarności? Tak sobie wyobrażam, bo w 1979 roku uczestniczyłem na Placu Zamkowym w mszy tej słynnej i rzeczywiście widziałem, co się dzieje. Że się może pochwalę przy okazji, że w którymś momencie wszyscy klęczeli. Tuż koło mnie klęczał Józef Ozga Michalski, dawny przywódca ZSL-u, no, takiej partii, która była no, blisko związana z PZPR-em, poprzedniczki dzisiejszego PSL-u, a ja nie ukląkłem, znaczy ja stałem cały tłum. Nigdy nie czułem takiego ciężaru na własnych barkach jak wtedy, a byłem tam z powodu mojej ówczesnej przyjaciółki, której bardzo na tym zależało. Zresztą całe wydarzenie było niezwykłe rzeczywiście. Klimat no, takiego bardzo osobliwego święta był tego rodzaju i emocje związane z jego pobytem w Polsce i w ogóle z nim w tamtym okresie były tego rodzaju, że mogły w jakiejś mierze upodmiotowić część społeczeństwa, niemałą część i przyczynić się do powstania Solidarności, więc byłaby to jakaś zasługa. To, o czym Staszek mówił przed chwilą, że oddziaływał na kobiety, to też mnie tak bardzo nie zaskakuje, między innymi dlatego, że właśnie, no niestety, jestem feministą, realistą i wiem, że niemała część kobiet lgnie do mężczyzn, którzy są właśnie bardzo autorytarni, bardzo dogmatyczni, wręcz przemocowi w słowach czy w czynach. Jan Paweł II wprost odmówił na przykład poparcia urzędnicy ONZ-u przed konferencją ludnościową w Kairze w 1995 roku, jeśli dobrze pamiętam, odmówił poparcia dla akcji, która miała zwiększyć prawa kobiet w rodzinie. Znaczy wyraził się wprost, odmawiając swojego poparcia, że jeśli chodzi o małżeństwa, to nie ma mowy o prawach członków rodziny czy małżeństwa, są tylko prawa małżeństwa. Więc cokolwiek by się nie działo w małżeństwie, to jest bez znaczenia. No to dość typowe dla Jana Pawła II, bardzo dogmatyczne, nie liczące się z cierpieniem kobiet podejście, no ale niestety kobiety nie zawsze są solidarne ze sobą i tego typu wypowiedź prawdopodobnie nie zniechęciła jego wielbicielek do samej osoby, o której mówimy. Czyli chciałbym powiedzieć, że te jego zasługi, jego pozytywne cechy są dyskusyjne, może nawet problematyczne, bo ten jego urok mógł wręcz przeciwnie działać w złym celu. Tak samo tutaj ten stosunek do praw kobiet, o których
o którym Andrzej tutaj powiedział. Ja chciałbym dorzucić tylko taką moją uwagę, że pamiętam czasy, kiedy Jan Komuny i Jan Paweł II, jak oddziaływał na polskie społeczeństwo, on niewątpliwie, i to należy mu zapisać na plus, podtrzymywał na duchu. To znaczy, ja nie wiem, czy on miał jakikolwiek realny wpływ na politykę światową, taki naprawdę realny. Chyba nie miał aż tak bardzo dużego, jak się w Polsce wydaje. Natomiast było takie przekonanie, że my w tym grajdole komunistycznym gdzieś siedzimy za tą żelazną kurtyną, a tam na tym świeczniku światowym jeden z nas, nasz przedstawiciel, rozmawia z najważniejszymi ludźmi tego świata. I on tam nasze interesy prezentuje. I to dawało takiego ducha, takiej otuchy. I to należy mu zapisać na plus. Natomiast takie twierdzenie, że on obalił komunę, jest mocno przesadzone, bo komunę nie obalają papieże już teraz. Papieże dzisiaj nie mają takiej władzy, jak mieli w średniowieczu na przykład, czy później. Natomiast dzisiaj komuna wiemy, dlaczego upadła, i to nie miało nic wspólnego z działalnością Jana Pawła II. Są studia sowietologów, którzy jednoznacznie odtwarzają proces dekompozycji komunizmu jako problem utraty wiary samych komunistów. I to jest Paul Hollander, który dokładnie to zrekonstruował, pokazując główną rolę właśnie Gorbaczowa w tym. Natomiast Andrzeju, ja się nie zgadzam z tobą, że on był ważny dla Solidarności, dlatego że to jest jedno z kolejnych zakłamań historycznych, że cała opozycja obywała się bez Kościoła. Przecież KOR i cały szereg różnych samizdatowych wydawnictw, to się działo wbrew Kościołowi, nie tylko z pomocą Kościoła. Na palcach jednej ręki wyliczę księży, którzy wspierali takie działania. I mam argument z książki, która się ukaże niebawem, Marcina Zaręby, autora Wielkiego Strachu, i on dokładnie odtwarza moment powstania Solidarności i mówi czytelnikowi: proszę zauważyć, że miasta, w których był w 79 roku papież, nie stały się kolebką Solidarności, tylko miasta, gdzie papieża nie było. Więc to jest jeszcze jeden z powodów, żebyśmy tutaj byli bardzo ostrożni w tym łączeniu tego uniesienia, w którym ja też uczestniczyłem w Krakowie jako członek służb porządkowych, jako kleryk. I wiecie, to nie udzielało. Ja się bałem tego. Ja nie znoszę takich masowych uniesień. Ale w każdym razie Zaręba mówi: Gdańsk, Lublin, to są miasta, gdzie papieża nie było, a tam powstała Solidarność. Czyli inne zupełnie siły działały, a nie inspiracja z góry Jana Pawła. Owszem, wzmocnił morale, policzyliśmy się, znam te wszystkie argumenty, ale trzeba patrzeć wyraźnie. On był w czerwcu 79, Solidarność powstaje w 80 roku, w sierpniu. Rok czasu. I gdzie i co się działo wtedy, to będzie kolejny kamyczek do dekonstrukcji mitu Jana Pawła, pogromcy komunizmu. Ja nie chcę się za bardzo upierać, ale jednak troszeczkę, nie za bardzo, ale troszeczkę się uprę. Chcę tylko powiedzieć jedno, że moim zdaniem jego przyczynienie się do tego, co nazwałem Solidarnością, według tego, co mi się wydaje, ja nie twierdzę, że ja to mogę udowodnić, nie polegało na tym, że on zainspirował grupę działaczy z opozycji do utworzenia takiej czy innej organizacji. Oczywiście w Warszawie KOR powstał w 76 roku na przykład, tylko do tego, że ten ruch, ta inicjatywa zyskała masowe poparcie. Bo fakt, że podczas pobytu papieża w 79 roku tłumy się spotykały, tak jakby poza systemem, tak jakby w czasie jego pobytu Polska gromadziła się, spotykała bez
większego ryzyka, to znaczy bez poczucia ryzyka mogliśmy. To dało wielu ludziom takie poczucie, że można się do tego przyłączyć, wydaje mi się. I ta masowość Solidarności, około 10 milionów członków, moim zdaniem w jakiejś mierze, nie mówię, że to jest jedyna przyczyna, ale myślę, że w jakiejś mierze przyczyniła się właśnie do Solidarności rozumianej jako ruch masowy. Dobrze, ale przepraszam, dyskusja może trwać długo, rzeczywiście, ale musimy w rozsądnym czasie. Grzegorz, ja koniecznie jedną rzecz o papieżu chcę jeszcze powiedzieć. Jeden taki zarzut nieznany i nie taki straszny. Chcę na zakończenie powiedzieć o czymś, czego się obawiałem i co się jakoś potwierdziło. Moim zdaniem było, stało się w Polsce, działo się w Polsce w latach 90. pod wpływem papieża. Mianowicie ten wojujący neoliberalizm. Bo w Polsce też prawie nikt nie wie, sądzę tak, ponieważ no już ileś razy mówiłem o tym, co za chwilkę chcę powiedzieć, naprawdę bardzo króciutko, że papież był wrogiem państwa opiekuńczego. W jednej encyklice, Centissimus Annus, jeśli nie mylę tytułu, w jednej adhortacji, której tytułu nie pamiętam, tytuł był łaciński, no wprost potępiał państwo opiekuńcze z różnych powodów, czy różnie to uzasadniając, między innymi tak, że rzekomo państwo opiekuńcze koncentruje się na biurokracji zamiast na świadczeniu miłosierdzia, ale główny argument przeciwko państwu opiekuńczemu był naprawdę ciekawy i wart wypowiedzenia i publicznego wypowiedzenia w telewizji Racjonalista TV, był mianowicie taki, że jego zdaniem wszyscy powinniśmy świadczyć miłosierdzie naszym bliźnim, głodnego nakarmić, nagiego przyodziać, a państwo opiekuńcze powoduje, że nie ma tych biednych. Ja, oczywiście to jest uzasadnienie takie trochę przekręcone, znaczy w mojej interpretacji tego, co on mówił językiem tak zwanym ubogaconym, ale z całą pewnością taki był sens, że tworząc państwo opiekuńcze i likwidując biedę tymi rzekomo biurokratycznymi metodami, powodujemy, że ludzie nie mogą świadczyć miłosierdzia, bo nie ma kogo przyodziać i nie ma kogo nakarmić. I myślę, że Jan Paweł II, który miał bardzo różny wpływ na społeczeństwo, ale miał moim zdaniem na tak zwane elity polityczne w latach 90. zwłaszcza, no, przyczynił się znacząco do takiej mitologii neoliberalnej, która z pewnością w latach 90. rządziła polską polityką. Czyli takiej mitologii czy legendzie o tym, że państwo demokratyczne musi być neoliberalne i o żadnej opiekuńczości nie może być mowa. Także o tym jeszcze chciałem powiedzieć, bo to jest naprawdę bardzo rzadko podnoszony, taki bardzo ideologiczny, bardzo polityczny w gruncie rzeczy, chociaż tłumaczony rzekomo teologicznie czy parateologicznie, no, przyczynek do tej krytyki Jana Pawła II. Dziękuję bardzo, że dałeś mi szansę. Tak, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Chciałem jeszcze na koniec pochwalić Jana Pawła II, jak panowie zauważyliście, ale niestety nie wyszło nam to chwalenie, ponieważ okazuje się, że jeżeli weźmiemy się za jakąkolwiek pozytywną rzecz, której miałby się dopuścić Karol Wojtyła, to zawsze wychodzi, że jednak coś tam było nie na rzeczy. Tak samo jeszcze, jeżeli chodzi o powstanie Solidarności. Tutaj zaszła taka no, koincydencja czasowa. To nie znaczy, że Jan Paweł II, jeżeli był na tej słynnej mszy i powiedział te słynne słowa, to dlatego powstała Solidarność. Ja bym raczej upatrywał powstanie Solidarności w innych przyczyn, tutaj bym dopatrywał się, zwłaszcza socjalnych, po prostu Polska. Tam zaczął nam grozić wręcz głód, można powiedzieć. Skrajna bieda, która wtedy się pojawiała, plus jakaś społeczna, no powiedzmy, atmosfera ku temu, a także pewna wymiana ekip rządzących w czasie komuny, we władzy komunistycznej. Nie chciałbym rozwijać tego wątku, ale byłbym bardzo sceptyczny w takim pojmowaniu Jana Pawła II jako przyczyny, jakiego spiritus movens powstania. A to tego nikt nie mówi. I bardzo dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym jeszcze tylko zapewnić, że wszyscy jesteśmy Polakami. Stanisław powiedział wcześniej, że jesteśmy. Pewnie niektórzy by tutaj mieli jakąś polemikę, bo może jeżeli nawet z urodzenia, to jednak nie takimi, jak Polacy być powinni, prawda, bo
nie wylała się z naszych ust żadna atencja do postaci Jana Pawła II. Sądzę, że była to pouczająca, ciekawa analiza tej postaci. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję naszym uczestnikom. Do zobaczenia, do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.